Witam bardzo serdecznie na targach ProLight & Sound 2023 we Frankfurcie. Znajdujemy się na stoisku firmy ROX, tak jak widać tam na logo. Jesteśmy jako firma ProLight od niedawna, w zasadzie kilku tygodni wręcz, dystrybutorem tej firmy, która, dlaczego ją wzięliśmy w dystrybucję, wyróżnia się przede wszystkim tym, że wszystkie urządzenia, które tu widzimy, o których zaraz opowiem, są po pierwsze IP, są bardzo uniwersalne w zastosowaniu, można je różnie stakować, są różne akcesoria do nich, więc urządzenia te na pewno są bardzo wytrzymałe, sprawdzają się w boju. Już był pierwszy duży zakup firmy dużej rentalowej w Polsce, więc myślę, że te urządzenia na pewno się pod tym względem sprawdzą. A o czym najpierw? Może o pierwszej ważnej nowości na tych targach, czyli o urządzeniu Cluster S2. Tak jak widać, bardzo mocne, teraz się właśnie nam zapaliło bardzo mocno urządzenie. Cluster S2, urządzenie, które jest, jak widać, stroboskopem, ale ma wiele jakby stref, czyli można zrobić z niego bardzo złożoną pixel mapę. Jest bardzo mocne, może pracować w zasadzie jako strobo, jako naświetlacz, jako właśnie taka pixel mapa, jak widać bardzo jasno. To nawet chyba nie jest 100% z tego, co kojarzę, bo tu byśmy mieli problem pewnie to nagrać w ogóle. Urządzenie znowuż, jak standardowo w ROX, IP, stakowanie, uniwersalny montaż, bardzo dużo takich, powiedziałbym, elastyczności zastosowania tego urządzenia i montażu. S2, nowość, polecam się zapoznać. Niedługo będziemy mieli, jeszcze chyba nie ma u nas w showroomie, ale niedługo będziemy ją mieli w showroomie. Przechodząc dalej, obok mamy dwie takie linie. To są urządzenia też z serii Cluster, z tym, że to są już znane w zasadzie, nawet w naszym kraju znane urządzenia typu Blinder. To są urządzenia B2, które są zestakowane, jak widać, jeden na drugi w taką linię, dokładnie. I to jest akurat wersja, która jest wielokolorowa. Tu mamy to urządzenie, może żeby zobaczyć sobie je z bliska. Ma taki szereg właśnie zamków do łatwego montażu, do łatwego stakowania tam i z powrotem. Ma uchwyt, można je właśnie ustawiać. Ma oczywiście z tyłu ekranik, wejście na ewentualnie na Omegi, na Aliska. Bardzo dużo, jak mówiłem, różnych wersji montażu. IP, TrueCon, DMX, In-Out i tak dalej. Przejdziemy pewnie za chwilę, a obok jest B4, o którym mówiłem. Jest tu jednak, to możemy go pokazać. Nawet tu z tyłu możemy go zobaczyć. To urządzenie tak naprawdę to są po prostu te dwa urządzenia jakby zrośnięte w jedno, mówiąc kolokwialnie. I to urządzenie ma, o czym jeszcze nie mówiłem, nie jestem w stanie tego jedną ręką może zrobić, ale możemy sobie je wyregulować. I tak samo to B4, tak jak to B2, istnieje w wersjach białych i kolorowych, tak? W zależności od tego, które chcemy zastosować. Urządzenie ROX Cluster S2. Co jeszcze tutaj chciałbym nadmienić, mając je, że tak powiem, pod ręką? Te urządzenia, oprócz tego, że każdy z nich się fajnie ze sobą łączy, to można zrobić taki mix and match. Czyli na przykład weźmiemy sobie tamtą B4, która tam dalej stoi, albo tą S2. One mają taką samą, takie same, że tak powiem, zaczepy. Czyli można z nich zrobić taki cluster i na przykład zrobić na zmianę, tak? Albo zrobić kompletnie jakoś uniwersalnie. Czyli to jest też wyróżnik, że możemy sobie wszystkie ich urządzenia z ich serii łączyć razem ze sobą. Urządzenie Cluster S2 ma kilka linii mocnego strobo i linii RGB, które to linie dzielą się na 12 sekcji. Czyli możemy z tego urządzenia zrobić taką pixel mapę, podłączyć to do media serwera, wyświetlić na tym wręcz prawie że wizualizację bądź napisy, tak jak było to wcześniej widać na tym, na tej dużej pixel mapie, która się znajduje za moimi plecami. Kolejne urządzenie, jak widać, sobie je wziąłem do ręki z prostej przyczyny, ponieważ jest to urządzenie zasilane bateryjne, sterowane bezprzewodowo. Co jest ważne, tutaj mamy aplikację od ROX. Nie wiem, czy jestem w stanie to jednocześnie klikać i pokazywać, ale chyba tak. I to urządzenie oczywiście sterowane jest z tableta po Bluetoothie. Wszystkie praktycznie urządzenia od ROX są z możliwością właśnie sterowania bezprzewodowego aplikacją tutaj. Mamy ring cyfrowy na zewnątrz, że tak powiem, i mamy ring środkowy, znaczy środkową diodę multichipową, czyli możemy po pierwsze robić oczywiście nawet efekty takie w kamerze, jakbyśmy się, że tak powiem, uparli, ale ciekawszy efekt powstaje, kiedy mamy akcesorium. Zamiast tego tutaj, tej wysłony, montujemy tutaj tubus różnych długości, tak? Mamy długość krótszą, no, różnych długości. I na tym tubusie bardzo dobrze widać, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale chyba tak, że od dołu mamy właśnie kolor z tego ringa, natomiast ta środkowa dioda, o której wcześniej wspomniałem,
Tak jak to tutaj widać, środkowa dioda jest innego koloru, ring innego, czyli tubus mamy jakby taki gradient przejścia między jednym kolorem a drugim. I to urządzonko oczywiście można sterować ze zwykłego DMX-a, bo mamy też wejście DMX-owe. Możemy je zasilić na sztywno, że tak powiem, z prądu, tak? Możemy je sobie wysterować z ręki, mówiąc kolokwialnie. Możemy dużo rzeczy zrobić, ale najfajniejsze jest jego zastosowanie takie, że jest właśnie bezprzewodowe, tudzież kolejne akcesorium i inna obudowa biała powoduje, że możemy to urządzenie wykorzystać na stoliku z podświetleniem stolika. I o funkcjonalności jeszcze chciałem powiedzieć, że możemy sobie to zamocować nawet do góry nogami i to mnie tak zaskoczyło, sam myślałem, że to są inne oprawy, ale oprawy, które tam świecą nad barem na tym stoisku targowym, to są dokładnie te oprawy zamontowane po prostu do góry nogami. Co świadczy o tym, że bardzo, bardzo uniwersalnie możemy je zastosować. One mogą być wszędzie, w kracie, we wszystkich wąskich, małych przestrzeniach i mogą dostać właśnie bezprzewodowo sterowanie, jednolicie możemy wszystkim sterować. Kolejne urządzenie od firmy ROX, B-Show i Show. B-Show to jest, jak widać, par zasilany bateryjnie, B od battery. Mamy różne akcesoria, które montujemy na front. Tu mamy na przykład zamontowany taki plaster miodu, który redukuje olśnienia boczne. Tam później przejdziemy, pokażemy jeszcze różne filtry, barndory i tak dalej, tak? Urządzenie jest właśnie w wersji kompletnie bezprzewodowej, tak jak tu widać na fajnym takim przezroczystym stędzie. Bądź może być w wersji E od Entertainment, czyli Battery Entertainment od branży eventowej, że tak powiem, które jest zasilane kablowo. Podobne rzeczy jak o wszystkich innych urządzeniach, czyli IP, czyli właśnie ta wymiana tych właśnie frontowych soczewek, jak widać. Dalej urządzenie jest IP oczywiście i urządzenie jest dosyć uniwersalne, jeśli chodzi o montaż. Mamy takie akcesoria, jak tutaj właśnie widzimy, czyli taki właśnie barn door i znowuż tutaj aplikacja. Wszystko tak naprawdę mógłbym powtórzyć wielokrotnie, ale to jest właśnie spora zaleta tego producenta. Wszystkie te urządzenia jednolicie się sterują, mają jedną aplikację, podobnie są używane. Polecam urządzenia od ROX. Na pewno warto się z nimi zapoznać, będzie ich u nas w kraju pewnie niedługo coraz więcej.